Szanowni Państwo, przystępując do opracowania dzisiejszego materiału, zastanawiałem się, w jakim kierunku pójść. No ale uznałem, że jestem samorządowcem i tu mówią, że z krwi i kości, w związku z tym ten samorząd musi się tam cały czas przewijać i uważam, że bez samorządu trudno jest zrealizować zadania. Również jeżeli chodzi o turystykę, rekreację i jeżeli chodzi o turystykę militarną. Ale chciałbym powiedzieć kilka słów na temat turystyki, która jest mocno eksploatowana w naszym powiecie. Turystyka kwalifikowana. Ona naprawdę odżyła po wielu, wielu latach, pięknie się rozwija i to jeżeli chodzi o turystykę kajakową, turystykę pieszą i turystykę rowerową. W to wchodzi również ta turystyka militarna i co zrobić, żeby to, co panowie przede mną powiedzieli, żeby ona była tak mocno eksponowana, żeby wszyscy tutaj chcieli przyjechać tak jak do umocnień międzyrzeckich 45 tysięcy, a nie 15 tysięcy. Tak? Skansen nasz jest bardzo, bym powiedział, dobrze umocowany, ale jeszcze chyba czegoś brakuje, żeby właśnie doszło do takiego mocnego jakby eksploatowania, żeby bardzo dużo tych ludzi przyjechało zobaczyć, jak to funkcjonuje, jeżeli chodzi o naszą turystykę militarną. Turystyka militarna widoczna w planach, rozwojowych, w planach strategicznych. I ona już jest widoczna, tak? Bo powołaliśmy do życia małe ZIT, tak zwane stowarzyszenie sieciujące, gdzie są skupione wszystkie nasze samorządy i ta turystyka militarna bardzo mocno została uwypuklona. To znaczy, że wszystkim samorządom naszego powiatu zależy na tym, żeby ona się rozwijała, bo widzą szansę. A też tutaj zostało na poprzednim panelu powiedziano, że idziemy w kierunku, żeby to była marka. Różnie zastanawiamy się, czy ma być to marka tylko związana z tym, czy jednak jeden z dobrych, bardzo dobrych produktów, który będzie służył właśnie marce tej głównej, która będzie bardzo ważna dla naszego powiatu. No i samorządy terytorialne. Już powiedziałem, że umocowaliśmy się w stowarzyszeniu, które ma pozyskiwać środki finansowe, stowarzyszeniu samorządowym. Środki samorządowe po to, żeby właśnie rozwijać pod względem atrakcji turystycznych, a więc powiat atrakcji, tak to się fajnie turystycznie, tak to się fajnie nazywa. I oczywiście również idziemy w kierunku innym, a więc idziemy w kierunku kształcenia zawodowego, kształcenia ogólnokształcącego. To chcemy tak połączyć, żeby spowodowało taką eksplozję, która będzie dla nas bardzo miła, w sensie tym, że będzie bardzo dużo turystów przyjeżdżać tutaj do nas, będzie chciało zobaczyć, co się u nas dzieje i co się robi. No i ocena tych zasobów, prawda? Zasobów turystyki militarnej w powiecie. Więc jakie czynniki, które powinny wzmacniać te nasze działania, żeby było widoczne, że mamy tak to pięknie sieciowane, mamy tak to zrobione, że jak przyjedziemy do skansenu, to jednym pęknięciem jesteśmy, prawda, w Strzalinach, jesteśmy w Marianowie, jesteśmy na innych obiektach, które są przecież w pobliżu, ale żeby dojść do Marianowa, to nie jest takie proste, żeby go znaleźć, tak, w tym lesie. W związku z tym trzeba wszystko zrobić, żeby ta atrakcja była dogodna. Co należałoby zrobić? No moim zdaniem, bo osobiście przeszedłem te szlaki, umęczyłem się. Nieraz musiałem, prawda, wchodzić, prawda, na czworakach, ale to było bardzo przyjemne. A więc budowa miejsc postojowych i wiat. Jeżeli w lesie, mówię tu do osób, które bardzo dobrze znają te wszystkie miejsca, w lesie jest zespół bunkrów, to zrobić miejsce eleganckie, gdzie przyjdzie turysta, czy też pieszo, czy na rowerze i będzie chciał odpocząć. Ale żeby ono było w miarę zabezpieczone, to też muszą w to wkroczyć lasy państwowe. Ogrodzić teren, zabezpieczyć ławeczki, żeby można posiedzieć, zjeść coś i dalej realizować swoje marzenia. Wykorzystanie umocnień i fortyfikacji w taki sposób, żebyśmy mieli za
pyknięciem w aplikacji wszystkie wiadomości, wszystkie informacje. I my idziemy, w naszym powiecie idziemy w tym też kierunku. A więc jest to jakby dobry kierunek naszego działania. Zagospodarowanie szlaków turystycznych, pieszych, rowerowych, łączących poszczególne umocnienia i fortyfikacje. Strzaliny są w gminie Tuczno. Strzaliny dzisiaj są największymi umocnieniami. Ale coś trzeba zrobić, żeby je zabezpieczyć, żeby były bezpieczne i żeby można było tam zejść i jak połączyć się szybko, prawda, z Skansenu od Wałcza do Strzalin, żeby ta droga pokonywania tych odcinków nie była karkołomna. I myślę, że nad tym również trzeba popracować. Zaplanowanie i utworzenie aplikacji, o których już wspomniałem, na ścieżki piesze, ścieżki rowerowe, trasy kajakowe, walory przyrodnicze. Nie przyszło? Bazę noclegową, gastronomiczną. Mamy tutaj kolegę, który ma na szlaku, można powiedzieć, tak? Dużą agroturystykę. Również wykorzystać to miejsce do tego, żeby turyści wiedzieli, aha, przyjadę do Nakielna. Jaka to nazwa? Bukowa Ostoja. Bukowa Ostoja. Do Nakielna. Mam możliwość przenocowania, wypocząć, ale jednym susem jestem, prawda, już w Strzalinach. Skrótem, ścieżką, która jest wytyczona. To wszystko jest do zrobienia i nad tym również pracujemy. Jak to zrobić? Cały zespół i myślę, że już za 2-3 lata będziemy mieli całościowo to opracowane. No i rys historyczny dotyczący przełamania Wała Pomorskiego. Tego jest bardzo dużo. Bym powiedział, że może nie nadmiar, ale jest bardzo dużo. Ale to teraz trzeba uporządkować i każde miejsce, turysta przyjeżdża do skansenu, ma aplikację, wszystko widzi, gdzie może wejść, co zrobić i tak dalej. Podobnie Strzaliny, podobnie inne miejsca, z którymi się stykamy. Wał Pomorski to nie tylko powiat wołecki, to również powiat szczecinecki, również powiat złotowski, a więc tych kilometrów jest sporo. A więc specyfika turystyki, ona jest, bym powiedział, w bardzo mocny sposób taki dostosowana do osób, które dzisiaj tylko i wyłącznie się tym zajmują. Tak? A chcielibyśmy, żeby ona była dla wszystkich, również dla grup zorganizowanych, również dla dzieci. Odkrywanie, dostarczanie pożądanego zadowolenia w sposób konkurencyjny do innych form turystyki. Co zrobić, żeby ta turystyka militarna była dostępna dla wszystkich? A więc jak najwięcej miejsc i obiektów militarnych oznaczonych w każdym miejscu. Dzisiaj jesteśmy tutaj na ośrodku przygotowań olimpijskich, ale czy część tak na pewno wie, ale większość nie wie, że tutaj idzie cały pas, tu są bunkry, zaraz po drugiej stronie jeziora, które są oczywiście zniszczone, ale potężne głazy są. To wszystko jest jakby w zasięgu ręki. Co zrobić, żeby idąc ścieżką edukacyjną, te wszystkie elementy były bardzo dobrze oznakowane i jeszcze jest jedna ważna rzecz, bezpieczne, jeżeli chodzi o dojście do nich, bo nie wszystkie są bezpieczne. I nawet tutaj blisko, jeżeli byśmy się wybrali, to ta droga do poszczególnych bunkrów jest naprawdę niebezpieczna. Udostępnienie szczególnych miejsc do zwiedzania. Gdybym się zapytał dzisiaj, które? Oczywiście mamy takie trzy miejsca szczególne. To jest Marianowo, ale Marianowo dzisiaj wymaga naprawdę potężnej pracy. Skansen z bunkrami i Strzaliny. A więc te trzy bardzo ważne punkty spajające ten cały wał pomorski. Należałoby to zmodernizować. W jaki sposób? A no w taki sposób, żeby przy każdym tych obiektów, jest tylko przy jednym obiekcie, a więc przy skansenie, taka możliwość i to się wykorzystuje, ale już Strzaliny, przyznacie Państwo, że są zamknięte, tak? Do Strzalin się dostać do tych obiektów jest bardzo trudno, tylko za szczególnym pozwoleniem. Więc coś trzeba zrobić, żeby to umożliwić i żeby ta miejscowość Strzaliny, Tuczno,
odżyła, tak? Dzięki temu. Naprawdę to jest wszystko możliwe do zrobienia. Ukierunkowana ta turystyka militarna dla kogo? Dla historyków, dla specjalistów budownictwa, dla specjalistów wojskowości. Samo przejście, tak? Ale przede wszystkim dla młodzieży szkolnej w formie grupowej, dla indywidualnych turystów i bardzo ważne, dla turystyki rodzinnej. To jest również, myślę, że taka przyszłość, gdzie rodziny będą przyjeżdżać, żeby zobaczyć to, co jest bardzo ciekawe. Co przez to chcielibyśmy zrobić? A przede wszystkim dostarczyć satysfakcji turystom poprzez dostarczenie odpowiedniej ilości informacji. Jeżeli turysta ma możliwość sięgnięcia po tą informację i bardzo szybki sposób, to już jest zainteresowany, prawda, jak odwiedzić na przykład Wałcz, odwiedzić Tuczno, odwiedzić Człopę. Wytworzenie korzystnego wizerunku miejsc do zwiedzania, do których turyści chcą dotrzeć, to było już tu powiedziane. Albo dokonamy tego, o czym profesor Jacek powiedział, że jakiejś profanacji, a później poprawimy i ludzie będą z ciekawości przyjeżdżać, tak? Albo dokonamy tak, jak Robert powiedział, że będziemy tworzyć właśnie taką planową inwestycje, modernizacje, żeby turyści zechcieli przyjechać i bezpiecznie korzystać z tych urządzeń, które jeszcze nam pozostały. Ukazanie priorytetów turystyki militarnej, więc co my chcemy poprzez to zobaczyć i co chcemy osiągnąć, tak? A więc chcemy przede wszystkim, naszym priorytetem jest, żeby osiągnąć jak najlepszy rozwój. Oczywiście to jest jeden tylko element tego rozwoju, tak? Ale poprzez to również jest duża szansa. I wpływanie, ja nie wiem, ale myślę, że nie do końca mieszkańcy włączają się w te elementy. Gdybym dzisiaj w 25-tysięcznym mieście Wałcz zadał na ulicy pytanie przeciętnemu mieszkańcowi, to myślę, że nie każdy by mi odpowiedział, gdzie jest skansen. Zgadza się? A słuchajcie, a to już jest ile lat? 11 lat, słuchajcie. To już jest niedobrze, tak? A więc trzeba to jeszcze bardziej pokazywać, promować i myślę, że właśnie poprzez stowarzyszenie będzie to możliwe. Współdziałanie mieszkańców w zagospodarowaniu turystycznym fortyfikacji Wałkomorskiego. Dać szansę mieszkańcom. Jeżeli to jest w danej małej wiosce, sołectwie, dać temu sołectwu szansę, żeby się rozwijał. Zbice, słuchajcie, no zbice były naprawdę wszędzie pokazywane. A co zrobiono? Zlikwidowano, tak? Skansen, zlikwidowano wiele rzeczy, które dzisiaj już bezpowrotnie już ich nie będzie, tak? To jest niedobrze, dlatego trzeba takie działania robić, żeby pokazać, że coś na naszej ziemi takiego funkcjonuje, jest i że my możemy z tego korzystać. Ja tylko przedstawię tutaj tak szybciutko, ile mamy na terenie powiatu tylko wałeckiego, 76 kilometrów szlaków, ale zobaczcie Państwo, jak spojrzycie na mapę, to tylko krótkie odcinki są wykorzystywane, tak? Tylko krótkie odcinki są wykorzystywane, a można byłoby je rozszerzyć poprzez właśnie modernizację tych szlaków. No ale trzeba zainwestować. Kto zainwestuje? Uważam, że tym jak najbardziej powinny być zainteresowane samorządy terytorialne. Kilka takich fotek, które pokazują skansen fortyfikacyjny Cegielnia. Pokazuję tylko te trzy najważniejsze, proszę Państwa. Skansen z lotu ptaka. Tutaj mamy Góra Wisielcza, bunkry warowni, to jest we wsi Strzaliny, o których mówiłem, ten jeden z największych, największych bunkrów, który tam się znajduje. Oczywiście zamknięty, jest na dzień dzisiejszy niedostępny. I grupa Marianowo, która
jest chyba najbardziej zniszczona z tych wszystkich obiektów, ale warta tego, żeby ją się zainteresować i żeby zrobić w tym miejscu również takie miejsce, gdzie turyści z chęcią będą tam przyjeżdżać, bo jest co zobaczyć. Proszę Państwa, czas zrobił swoje, Sowieci zrobili swoje, w związku z tym te fortyfikacje, umocnienia są takie, jakie są. Ale to, co zostało nam, myślę, że powinniśmy wszystko zrobić, żeby je utrzymać w taki sposób, żeby one były dostępne dla naszych mieszkańców. I tu upatruję wielką szansę w tym nowym stowarzyszeniu Wału Pomorskiego. Dlaczego? Dlatego, że to stowarzyszenie jest założone przez gminy. Więc oni chcą tego, żeby ta praca nad tym się jak najlepiej rozwijała i żeby to był taki produkt, który będzie również promował poszczególne miasta, które są na szlaku tego wału pomorskiego. Już wspomniana przeze mnie sieć współpracy zarządzania strategicznego gmin na rzecz kompleksowego rozwoju powiatu wałeckiego. Jest to organizacja samorządowa, która została powołana po to, żeby pozyskiwać środki unijne. I już dzisiaj chcę powiedzieć, że na to mamy zabezpieczone bezkonkursowo środki w wysokości 50 milionów. Z tego ponad 50% tych środków przeznaczamy właśnie na pojezierze atrakcji, a więc również na umocnienia. A więc tu będziemy nad tym pracować i tu jest pełna zgodność, bo sami Państwo wiecie, że nawet jeżeli są 3-4 samorządy, to każdy coś chce dla siebie najwięcej wyciągnąć, ale tu jest zgodność. Chcemy wspólnie, razem realizować zadania, które będą służyć wszystkim samorządom. Na przykład jest potrzeba wieży widokowej nad największym jeziorem Bytyn Wielki, ponad 800 hektarów. I gdzie ją umocować? A chyba prawdopodobnie będzie to drzewo szewo. Wszyscy się na to zgadzają i wszyscy się do tego dokładamy, tak? Więc nie jedna gmina, ale wszyscy się do tego dokładamy. Dlatego, że to ma służyć wszystkim mieszkańcom i wszystkim gminom. No i oczywiście to już tu było powiedziane o tym, proszę Państwa, partnerstwo to jest siła. Partnerstwo ma możliwość ściągnięcia środków zdecydowanie więcej niż jedna gmina. I to my już przepracowaliśmy, my już wiemy, jak to robić i myślę, że we współpracy wspólnie razem będziemy osiągać zdecydowanie większe efekty, które są dla nas bardzo ważne, bo zależy nam na tym, żeby takie perełki, jakie mamy tutaj na terenie powiatu, one jeszcze bardziej ożyły i dawały nam jakby na przyszłość takie możliwości, które spowodują, że ci turyści do nas chętnie będą przyjeżdżać, aczkolwiek powiem tak, bo nieraz niektórzy mi zadają pytanie, a czy warto, czy nie lepiej, żeby było tak, jak jest, spokojnie, piękna enklawa, wypoczywamy. Spójrz, mówi na Mazury, zadeptane są, a u nas jeszcze nie. Dziękuję bardzo.